Siemanko, z tej strony Grustu. Wracamy do naszych przygód Tulusa i jego wesołej kompanii. Jesteśmy już w bazie naszej z powrotem. Będziemy zaraz przygotowywać się do wyprawy na teren kanibali po uzgodnieniu zresztą towarzyszy, chociaż było już tak przegłosowane. Widok na hub pełne krwi i śladów walki. Czyli wszystko w normie. Trzeba pogadać z katem i ustalić, czy wyrazi zgodę na naszą podróż, a może coś ciekawego dla nas przyszykował. Oj, jesteś kat. No, cześć, co tam? Słuchaj, no ekipa jest w barze, odpoczywa sobie w naszej wyprawie ostatniej. No, w porządku i co w tym? No, sytuacja jest tak, że no, przegłosowane było, że idziemy na ziemię kanibali. Co? Jak na ziemię kanibali? Znaczy, no, tak ustaliliśmy jednogłośnie w sumie. Jak jednogłośnie? A ja to nie mam nic do powiedzenia? Ale ty jesteś w bazie i jesteś zajęty. Dobra, pójdźmy do nich, zapytam się, czy to prawda. Nie, nie, możesz mi uwierzyć na słowo. Potwierdzone info, no, po co miałbym kłamać? Jakoś ci nie ufam, Tulus. O, nie ufasz mi, a kto cię uratował z niewoli? Czy ty zawsze musisz wyciągać to? Zawsze, za każdym razem musisz wyciągać, że mnie uratowałeś? No, dobra, to... A masz coś ciekawego dla nas? Tak. Są fajne nowe hełmy. Z osłoną fajną. Nie będziesz musiał nosić tej głupiej jeszcze czapki na głowę, dodatkowo. W sumie zbadałem tą zbroję od naszego Bipa, którą on tam bardzo chciał nosić, ale ktoś mu wytłumaczył, że to bez sensu, bo jest za chudy. Dzięki temu będziemy mieli chociaż czapkę z nich. No dobra, to w takim razie chodźmy, oni są w barze, ustalimy zaraz dalszą podróż naszą. No, o, siema Kat, siema Tulus. No, cześć ludziska, no więc... Kat ma dla nas nowe hełmy, później sobie weźmiecie. A, już nam je rozdał. O, to fajnie. A, też weź jeden. A, no dobra, dzięki. Słuchajcie, ludziska. Tulus powiedział, że chcecie iść na ziemię kanibali. No, nie chcemy. Jak to? On mówi, że głosowanie było. No, było głosowanie, ale tak wyszło, że... Niby on mówi, że jego głos jest razy dwa i... Nas niby były tylko trzy głosy i niby Bip i Maggie głosowali za. Jak oni mówić nie potrafią i są idiotami. Bip? Maggie. Widzicie? No właśnie, tak wykorzystał ich. Tak, no ale tak działa demokracja. Tulus, tak nie działa demokracja. Ty robisz ich po prostu w bambuko. Czy ty chcesz zabić własnych towarzyszy? Nie chcę. Ale, bo... Trzeba iść tam, jest... Głowa jakaś do zdobycia, no... Trzeba prowadzić nasz biznes. Gotówki mamy tam troszkę, ale no... Też chcę dać ci trochę odpocząć. Tak, mi odpocząć, jasne. Siedzę tylko i tłukę i nawet nie mam towarzystwa. Wyjdź mi znajdź jakiegoś robota. Robota? Tak. Pokaż mapę. Jak byliście tutaj, Mongrel, o, tu byliście nawet, tak, tam gdzie jest wysypisko w sumie tych wielkich robotów, to jest tu gdzieś kawał taki do bagien. No i co z tymi bagnami? No i w tych bagnach jest pewien robot, kiedyś się z nim spotkałem i mówił, że czego, może by się jakoś tam spiknąć. Jak spiknąć? No pomogłem mu kiedyś, naprawiłem mu nogi, jak leżał gdzieś rozklekotany i w dowodniczości powiedział, że no, jak się spotkamy następnym razem, to możemy... może się dołączyć do mnie i będzie mnie bronił, bo i tak nie ma nic co robić. Aha, jakieś hasło czy coś? No możesz mu powiedzieć, że Kat pozdrawia, no będzie raczej wiedział co Kaman. I przestań się tak ruszać, jak do ciebie mówię. Dobra, już nie denerwuj się. No, no więc ludziska, najpierw to pójdziecie sobie po tego robota, przeprowadzicie mi go. Będziemy musieli za sobie przygotowywać jakieś wieżyczki obronne, bo was tu nie ma, tu się robi strasznie niebezpiecznie. Miasto wytłuką w końcu. Jak miasto wytłuką? Nie mogą.
No tak, a barman leżał ostatnio z rozwaloną głową gdzieś, bo nawet chora nie dawała rady. Ach, no dobra, to dzięki Kat za info. No, to ludziska, zaraz się zbieramy. Dobra, a ja idę tam robić swoje. Dobra, chłopaki. I panie. I bip. Bip? To mnie wołał. To ja cię wołałem. Bip ma drugiego przyjaciela. Bip. Bip? Tak, ty, uspokój się. Dobra, wszyscy, załóżcie nowe hełmy, co macie od kata i ruszamy. Te hełmy są strasznie dziwne. Wiem. Ale przynajmniej są odporne. Lepsze od tych, co mieliśmy dotychczas. A i tak słabo w nich widzę. No, strzelać nie będziemy z niczego, więc nam nic nie przeszkadza. W takim razie nasz pierwszy cel, w ogóle jak wystosujemy z żywnością. Dobra, dobra, trzeba żywność i będziemy ruszać. Ale Bip nie chce. Jak Bip nie chcesz? Wracaj tu. Ale Bip chciałby tamtą zbroję. O Boże, to pogadaj z katem, może ci zrobi taką zbroję lekką. Dobra. Kat? Co chcesz, Bip? Chcę fajną zbroję. To idź sobie, zobacz, co tam jest. Jest fajna zbroja. Bip chce tą zbroję. Nie, Bip, nie, nie, czekaj. Bip, nie. Ta zbroja jest za ciężka. Jak będziesz silniejszy, to będziesz mógł jej używać. Póki co nie możesz. O, no dobra. Jak tam, Bip? No, nie mogę, za ciężka. No widzisz, mówiłem ci. W takim razie ruszamy najpierw do Mongrel. Później przez Mongrel przejdziemy znowu miejscówkę i zaczniemy badać te ruiny. A później pójdziemy na terytorium. O. Ktoś ci przerwał, hehe. Jak już mówiłem. Leaf, weź zobacz to ścierwo. Miał mięsko. Nie, już nie ruszaj mu. W takim razie zobaczmy ten baroni. No martwi są. Tak, jakieś niedobitki latają. Nie szkodzi. W takim razie ruszamy do staka, później zobaczymy. 6 and a half hours later. No, wkraczamy na teren już, gdzie są fogmeni. I oczywiście co? Fogmeni. A może ich uwalimy? Nie jest dużo. Co ty, Leaf, o tym myślisz? Dobra, to mały rozruch się przyda. Jaj! No to ruszamy dalej. Mały rozruch się udał. Ale jakbyście tak się nie rozdzielali, byłoby przaśnie. Dobra, Turos, ty znasz te tereny. Biegałeś, już raz prowadziłeś, to prowadź. Następni są. Oto już ich pyk. No to ruszamy dalej. Tuluś. Znowu nas gonią. No dobrze, to co? Walka we mgle. Dobra, nie gońcie go. Podeczyliście się? Tak. To teraz ci, co się czołgają. No nie, Tuluś jest znowu żądny krwi. Nie lubię podejrzewać w tej mgle. Ale do Mongrel jeszcze kawałek. Biegniemy. One eternity later. Świetnie, dotarliśmy już do Mongrel. Będzie można chwilę tu odpocząć. Posiedzimy trochę w barze, bo już jest w sumie dosyć ciemno. Ta ciemno, całą noc biegliśmy, a to by ciemno. No dobra, to usiądziemy w barze na chwilę, odpoczniemy i ruszamy dalej. Już tak nie narzekajcie. Tylko barby się przydało znaleźć.
O, tu jest bar. O, jest tłoczno. Czemu pan wszedł na mój stół? A tak, jakoś. Bo lubię. To może pan zejdzie. Bip, znowu zaczepiasz roboty. Nie zaczepiaj ich. Ale ja też jestem teraz robot. Nie powiedziałbym, żebyś też był robot. Dobra, chwila odpoczynku i ruszamy zaraz dalej. Later that same evening. Dobrze, odpoczęliśmy chwilę. Bip, co ty robisz? Ja nic. Jak zawsze. A później zagadujesz roboty. No dobra, dobra. W takim razie ruszamy dalej. Mam jeszcze kawał drogi do przejścia. 1:37 later. No i dotarliśmy znowu do Obedience. Tylko uważajcie, tutaj są te roboty, pająki wielkie. Jak nie będziemy im wchodzić w drogę, nie powinny nas atakować. O, no dobra, to biegnijmy dalej. Griffin, gdzie się ten Griffin podział? Jak to? Ten robot zauważył. Dobra, zignorujcie go, jest powolny. Zdążymy mu uzbiec. Ej, tam ktoś dalej słychać walkę. Sprawdźmy, kto to, co się tam dzieje. To jeden z tych podróżujących, którego żeśmy poznali w Black Desert City. Znaczy niedaleko. Aha, no zobaczmy. Dzień dobry. O, dzień dobry. Pokaż, co masz tu ciekawego. Co? No, kupiłem prowiant w sumie i jakiś tam nowy zestaw do nauki. A Griffin gdzie jest? Na wielkiego krana! Co za dziwne wielkie bestie! Jeszcze się zgubiłem, gdzie są moi towarzysze? Nie wiem, czekamy na niego? Sam nie wiem. No ty, Tulus, nie odwalaj. Już chcesz się pozbyć jednego z nas? A może ciebie pozbędziemy? Nie. O, już widzę, biegnie za nami. O, pomocy! Te wielkie roboty, myślę, że się patrzą na mnie. Bip? Jakie roboty? To nie skała? O, dobrze, że na mnie poczekaliście, to straszne, co tutaj jest. Nie ma co gadać, ruszajmy dalej. Dobrze, wyszliśmy wreszcie z tego mglistego terenu. Jak widzicie, zmienił nam się tu krajobraz, jest już ładniej. Ale to będzie końcówka tego ładniej. Za chwilę będziemy wchodzić na teren mokradeł. Kolejne bagna? Tak, ale to jest bardziej w sumie wszystko w wodzie. Zresztą zaraz zobaczycie te gruzowiska. O, w oddali słychać już walki. To były stare miasta. Powinniśmy uważać. Ekipa, biegnijcie ze mną, a nie znowu uciekacie gdzieś. I poza tym tutaj jest dużo jeszcze tych robopająków. Więc radzę pilnować się i trzymać się blisko. Ach, tak jest. 12 seconds later. Ale tu jest dużo ruin. Tak, tutaj jeszcze wspominał Kat, że jest tu gdzieś jego znajomy. No tu same widzę zniszczone wieże. No musimy zbadać, może jest gdzieś pod jakimiś gruzowiskami. Tam w oddali widzę pająka jakiegoś. Może jest martwy. Dobrze by było. No i co? Tu jest jakaś wieża zawalona. O, raczej pusta. Tak, dobra, ruszamy następne ruiny. Tam w oddali widzę kolejną zawaloną. No i co dalej? No, dalej ruszamy. Zobaczmy, czy tu coś też jest. Nie, też nic. No, no to następna ruina. Może tam będzie. No, no dobra, no ale co? Weźmiemy tego robocika. I co dalej? No, będzie z nami podróżował. Tu coś jest. To wy sobie tu poczekajcie chwilę. A ja pójdę zbadać teren. Wiecie co, ekipa, ja tak się zastanawiam.
Czy Tullus jest ktoś tak głupi, czy tak odważny? A, why not both? A, w sumie racja. Coś tu jest. O, cholera! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ała. Ała. Weź. Dobra, jeden uwalony. Pokaż, co ty to miałeś. Już się nie wstanie. Pomożemy mu? Pomóżmy mu, przecież zaraz będzie płakał, że padł. Dobra, kolejne uwalone. Ej, a wy co, po coś tu przyszli? No, słyszeliśmy walki. Spokojnie, tylko parę robopająków. Parę robopająków. Ten co mówi, jaki... Ty jesteś czub, Tullus. Od razu czub, no po prostu wiem jak z nimi walczyć. Ty wiesz jak walczyć. Dobra, wiem jak się przed nimi bronić samemu. Taktyczna walka nie jest moją domeną. Tak, wiem, już to sprawdziliśmy. Na własnej skórze. To poczekajcie, ja zobaczę na górze, co się dzieje. O, kolejne roboty. Ej, gdzie wy biegniecie? Uff, całe szczęście zdążył się rozkraczyć. A ten to chyba dostał padaczki, jak was zobaczył. Haha, śmieszny bardzo. O, wiem, byście poczekali, ja tutaj pogarniam sprawy. Tullus, my nie, że tam... No, nie słyszę, już pobiegłem. Ach. Niecierpliwy Tullus jest niecierpliwy. Bonjour. Ciekawe co to znaczy. Pomogę! Pip jest silny, jedną ręką położył robota. Tak, Bip, jesteś silny, położyłeś robota jedną ręką. Mwahaha! Brawo, Bip, pokonałeś robota. Dobra, ludziska, to wy najwyżej sobie postójcie, a ja zaraz zrobię szybkie przetrzepanko, co tu ciekawego mamy. Troszkę znalazłem ciekawych rzeczy, więc mamy następne księgi do badania. Możemy ruszać dalej, ale nie znalazłem tego całego robota. A to na pewno był taki robot, a nie pająk? No nie, mówił wyraźnie, że robot i że miał nogi i mu naprawiał, więc obstawiam, że to jest jakiś chodzik. Hehe. Tullus, te twoje suchary wysuszą zaraz całą tą wodę na tych bagnach. Dobra, już nie przesadzajcie. Stały jeszcze dwa obiekty tam niedaleko do zbadania i możemy ruszać dalej. Gdzie oni są? Nie widzę ich. A gdzie jest Leaf? Leaf się zgubił. Znowu? O nie. Poczekajmy tu na niego chwilę. Czy wy widzicie to samo co ja? Tak. I chyba oni nas też już widzą. Świetnie. To jak Leafa nie ma, to ja zrobię podział. Zrobimy dwójeczkami. A ja jestem sam. Nie martw się, Leaf dobiegnie zaraz, hehe. Dobrze idzie. Leaf dobiegł. Jej, Leaf. Sorry, zgubiłem się. Leaf, jak ty to zrobiłeś? Jak to jak? No, lata treningu. Griffin też tak umie kopać. Bip też chce się nauczyć kopać. Bip. Dobra. Dobijcie tych łajdaków. Świetnie, udało nam się. Podleczcie się na tyle, ile możecie. I... To był ich obóz niby. Tu się rozbili? Pewnie uciekają przed wszystkimi teraz, jak nie mają bazy. Dobrze, ale i tak zbadamy jeszcze te ruiny.
Tam jest jakaś wieża. Musimy zobaczyć, co tam jest. A i tak w ogóle to jeszcze nas gonią. No to co? Trzeba ich dobić. Jeszcze jeden został. Dobrze, podleczcie się. I zobaczmy tą ruinę całą. No to jest... jakaś wieża, ale raczej nic z nią nie zrobimy. Jest w połowie zalana. I wygląda na to, że... nic z tego nie będzie. Ale tam jest jakaś jeszcze wieża. To też zbadamy. Może tam będzie. Ej, tam w oddali Tulus ktoś się leje. To pająk. Z tymi czarno-żółtymi. No. Damy sobie im spokój. Na razie biegniemy dalej. Dobrze, na tą chwilę poczekajcie tu. A ja sprawdzę, co tu jest. Tulus, jak ty sprawdzasz, to zwykle jest przypał. O, tam gadanie. No, wygląda na opuszczone. Zginiłe mięso. Butelka po rumie. Jest książka. Tragedii tu jakiejś wielkiej nie ma. Jakaś książka, jakieś szczęście. O, kolejna książka, super. A co łóżka? Zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego. Wow. Jakieś słabe te bronie. Szybko uwalcie ich, zanim przybiegnie więcej. No nie, przybiegło ich więcej. Pociachać to póki jeszcze mamy jak. A, co jest? Słyszałem jakieś hałasy. No przybiegło paru. Dobra, chodźcie na górę, tam się na razie schowamy. Widziałem, że jest puste to miejsce w miarę. Nic tu nie znalazłem. Na razie Griffin zamknie drzwi. Super. Tam na górze były gdzieś łóżka nawet. Moje zdarzenia wszystkiego przejrzeć. Ale będziecie mogli najwyżej ci, co bardziej są zmęczeni, chwilę odpocząć. Dobra. Maggie widzę, że już się położyła. O, to jest książka. To bierz. To musicie chwilę poczekać, a ja sprawdzę, co tutaj dalej było. Dobra, nic więcej tu nie ma. Rozejrzyjmy się. Tu raczej nic nie widać. Jest jakiś ich obóz. A zobaczmy z tej strony. Tam jest jeszcze jakieś miejsce. Ale to tam już patrzyłem. Byliśmy. Zobaczmy tutaj. O, znowu walczą z robotami. Znaczy tam w głąb trzeba dalej iść. O, tam jest jeszcze jakaś wieża. Strasznie dużo. Czyżby się przenieśli na te tereny? Dziwne. Dobra, ludziska, jest sprawa taka, że no... widzę sporo tych żółtków. Co? Dlaczego? Mnie się pytacie. Kto jeszcze potrzebuje się podleczyć? Ktoś jeszcze? Griffin. Dobra. Leaf? Nie trzeba. Tulus? Jeszcze na chwilę. Dobra, wszyscy są podleczeni do maksa. Możemy ruszać dalej. Próbujemy ich dobić? Nie, tam widziałem gdzieś w oddali jeszcze jakąś wieżę. I tak pójdziemy, znaczy cały czas prosto. Spróbujemy ich wyminąć. Ale tam widzę, że walczą. No tak, walczą z tymi wielkimi robotami. Niech sobie walczą. Mamy przynajmniej problem rozwiązany, jeśli chodzi o podróże między nimi. Między tymi pająkami. No dobra. To ruszajmy dalej.
Ale tu nie pada kwaśny deszcz? No nie. To dobrze, bo już myślałem, że będzie jeszcze do... No, świetnie, zauważyli nas. Co teraz? Jak to co? Podział? I do ataku. Wszystko podleczone, ruszajmy. Ta wieża nie wygląda, żeby też było coś w niej. A no, trzeba szukać tego robocika całego. Co o czym mówił. Też zawalona i też nic nie widzę. A, rozejrzyjmy się po mapie. W oddali jeszcze jedna jest wieża. To los z tymi kanibalami, to mówiłeś tak na serio? No tak, tam mamy nagrodę, żeby ich zdobyć. A czy jak ich pokonamy? O, tu jest następna wieża. No to ją zbadamy. Ej, tu jest jakiś robot? Ho. Dzień dobry. Niech zgadnę, następni poszukiwacze przygód. Chociaż nie wyglądacie na jakichś poszukiwaczy złomu. O, ale nie bandytów. Całe szczęście. I ty jesteś? Jestem byłym poszukiwaczem. O, moje ramy zaczynają się robić coraz słabsze. Nawet dla szkieletów dochodzi coś do rodzaju śmierci. A ten teren nazywa się Floodlands. Jest zalany. Myślałem, że to jest dobre miejsce, żeby się schować na parę lat. Niektórzy ludzie nie przychodzą tu ze względu na pająki, jakie tutaj czyhają. Robopająki. Przynajmniej tych niebezpiecznych, kto trzyma na dystans. Ewentualnie czasami jacyś chłopcy przygód, jak wy. Ale tak siedzenie w tej wieży, no, potrafi być nużące. A chętnie tam wymieniłbym się jakimiś historiami, albo nawet z kimś innymi ludźmi. Nie też niż za podróżami? A podwałem przez ten Ashlands, to są to ten Swamps. No, jakieś zaginione relikty. Jakieś części historii stąd. Zawsze mnie to satysfakcjonowało. No ale oczywiście patrzeć jak zmienia się zachowanie ludzi. Jak ewoluuje albo upada. Mógłbym się nauczyć parę rzeczy. Odnośnie historii. O, nawet nie wiem gdzie by tu zacząć. Lubię takie rzeczy, notki jakieś historyczne opowiadać. Może byś chciał spędzić z wami parę miesięcy. A co powiesz, żebyś się nas dołączył? Poza tym masz pozdrowienie od kata. A jeśli będę miał towarzystwo was i jeszcze spotkam kata, zawsze lubię studiować zachowanie ludzi. Oczywiście, jeśli mogę z wami podać, to jak najbardziej jestem za. I mamy kolejnego członka do załogi. Zobaczmy, jakie on ma statystyki. No nie najgorsze, ale jednak trzeba będzie dać go do treningu, bo... O. Troszkę będzie nas spowalniał. Ja będę was spowalniał, spokojnie. Będę strzelał z mojej kuszy. Co o tym myślicie? No w sumie, jak ma strzelać z kuszy i być z tyłu. No, też tak wydaje mi się. Wiesz co, w razie czego? Masz tu zapas do naprawy. Bip, bip. Też masz tutaj zapas do naprawy. I na tą chwilę będziemy raczej ruszać dalej. O, macie jakiś plan, co robić? W sumie, wyjdźmy na chwilę od twojego domu. No, pozwólcie, że zamknę drzwi. Ja sobie, najwyżej usiądźcie, pogadamy sobie chwilę. Zrobimy sobie tu odpoczynek jakiś, jak chcecie ruszać gdzieś dalej. Ale przestronnie, nie powiem. No, miejsca dla mnie nie ma. No to będziesz stał przy stole. Dobra, Liska. W takim razie mamy nowego członka. Bip, bip. No, mamy nowego członka w naszej wspaniałej drużynie. I dalej będziemy ruszać pewnie już na kanibali. No, jakich kanibali was pogięło? No, nie martw się, będziesz z tyłu strzelał, jak co to mamy możliwość naprawienia, dasz radę.
Ja pierdzielę, w co ja się spakowałem znowu? Nie martw się, po paru misjach przywykniesz. Jak po paru misjach? Myślisz, że my mieliśmy tak łatwo? Że siedzieliśmy sobie i było fajnie? Cały szczęście okrad ma nasz swoje opiece. Maggie. Biff ma nowego kolegę robota, bo ja też jestem robot. No, w takim razie, do zobaczyska, siemanko, hej!